Każdego dnia spoglądamy przed siebie, snując plany i marzenia dotyczące naszej bliższej i dalszej przyszłości. Zabiegani w codzienności podążamy przed siebie, nie mając czasu, a niekiedy też ochoty, by spoglądać wstecz. Czas mija nieubłaganie, zacierając w naszej pamięci minione dni, a nierzadko też twarze osób, które kiedyś napotkaliśmy na swej drodze. Odchodzą stare pokolenia, w ich miejsce rodzą się nowe. Natura rządzi się swoim naturalnym prawem. Bywają jednak chwile, kiedy przeszłość nas dogania. Natrafiamy na miejsca, na przedmioty, które zmuszają nas na chwilę do zatrzymania się, do refleksji nad tym, co już minęło. Wówczas uświadamiamy sobie, jak ogromne znaczenie dla naszej codzienności mają zasługi i osiągnięcia minionych pokoleń. Choć pamięć o nich nierzadko rozmywa się, niczym poranna mgła nad ukwieconą letnią łąką. To właśnie nim zawdzięczamy to, kim jesteśmy. To dzięki nim żyjemy w wolnym kraju. To z ich grona wywodzą się cisi bohaterowie, którzy nie wahali się poświęcić własnego życia w obronie zniewolonej i uciśnionej ojczyzny. To właśnie ich pamięci poświęcona będzie przedstawiona w naszym filmie opowieść. Zilustrowały ją portrety tysięcy mężczyzn i kobiet, których losy splotły się niczym lina oplatająca swym zasięgiem każdy centymetr polskiej ziemi. Lina, na której zaschły plamy krwi i zabliźniły się rany jej obrońców. Bohaterowie naszej opowieści to z pozoru zwykli ludzie. Urodzili się i wychowali w różnych częściach Polski. Jako dzieci nasłuchiwali gwaru ruchliwych ulic lub szumu wiejskich lasów i pól. Jako dorośli zakładali rodzinę lub decydowali się na samotne życie. Otaczali się dystyngowanym wnętrzem urokliwych kamienic, bądź spoglądali przed snem na strzechy wiejskich chat. Choć wydaje się, że byli tak różni, łączyło ich bardzo wiele, bowiem Bóg, honor i ojczyzna zajmowały w ich sercach szczególne miejsce. Mogli trwać w swoim spokojnym żywocie, ciesząc się z uroków otaczającego ich świata. Jednak los zadecydował za nich inaczej. Nadszedł poranek 1 września 1939 roku, a wraz z nim pierwsze bomby zrzucone przez niemieckiego najeźdźcę. 17 września sowiecki agresor zaatakował Rzeczpospolitą od wschodu. Polacy po raz kolejny zmuszeni byli stanąć do walki, chcąc uchronić choć najmniejszy kawałek swojej ojczystej ziemi. Przez 6 długich lat zmieniały się koleje wojny, każdego dnia pochłaniając niewinne ofiary, których krew wsiąkała w ziemię na różnych kontynentach. Śmierć, łzy i tęsknota stawały się codziennością, lecz w naszych bohaterach nie gasła wola walki. Przemierzali wojenne ścieżki i bezdroża z niegasnącą nadzieją w sercu, iż nastąpi upragniona wolność. Lecz czy taka nastała wraz z zakończeniem działań wojennych wiosną 1945 roku? Nie o taką wolność walczyli. Nie dla takiej wolności przelewali swoją krew i łzy. Widmo sowieckiego okupanta, który trzymał w swoich szponach ich ukochaną Polskę, nie pozwalało im na złożenie broni.
walczyli dalej, nie godząc się na ład, który zapanował w ich ukochanej ojczyźnie. Z dnia na dzień z bohaterskich bojowników o wolność stali się wrogami Polski Ludowej. Niczym wilcza wataha zmuszeni byli wrócić w leśne gęstwiny, gdyż w ludzkim świecie nie było dla nich miejsca. Stali się wyklęci, tropieni, skazani do odstrzału, niepotrzebni. Ostatnia odprawa. W strugach deszczu stoicie, zwarci i gotowi, by iść na ostatnią akcję. Czy przeżyjecie? Ja już wiem, wy jeszcze nie wiecie. Deszcz, strugi krwi rozmywał po całej ziemi, która nasączona stawała się życiodajną krwią polskich żołnierzy. Nie mogła być ludowa, tylko nasza, polska, szczera, krwią męczenników uświęcona. Tylko dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, którzy dzielili się z nimi ostatnim kawałkiem chleba, udawało im się przetrwać. Dzięki życzliwym, którzy nie bali się pomóc bliźniemu w potrzebie, dając mu schronienie nad głową, gdy dookoła roztaczał się siarczysty mróz. Dzięki odważnym, którzy nie zważając na konsekwencje grożące za udzielenie pomocy, wypełniali swój obowiązek miłosierdzia względem bliźniego. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, niby tak proste, a wówczas tak bardzo trudne do wykonania. Zmuszeni do życia w ukryciu, z dala od rodziny i przyjaciół. Przepełnieni tęsknotą za bliskimi i zwykłym, codziennym życiem. Trwali, lecz było im coraz trudniej, im i ich bliskim, których nie ominęły represje ze strony aparatu ówczesnej władzy. W tej opowieści pełnej walecznych czynów i odwagi naszych bohaterów powoli zaczyna gasnąć nadzieja. Tracili wiarę w przyszłość, tracili wiarę w sens walki, tracili wiarę w pomoc, w której nadejście tak szczerze wierzyli, a która nigdy nie nadeszła. Gdy w 1947 roku ogłoszono amnestię dla żołnierzy i działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego, część z nich uwierzyła, że wraz z złożeniem broni powróci normalne życie. Dane im będzie powrócić do codzienności, w której nadrobią choć część utraconych chwil, które zabrała im okupacja. Lecz niestety, zderzenie z rzeczywistością przyniosło im kolejne bolesne ciosy. Uwierzyli, że otworzą się przed nimi wrota do wolności, lecz zamiast nich rozwarły się kraty więziennej celi, pełnej odoru rozkładających się ciał poranionych współwięźniów.
Więzienne kraty, ból, głód i cierpienie stały się nieodzownym elementem ich codziennej egzystencji. Oczekiwanie, tęsknota, niepewność, proces, wyrok. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego skazuję siedzących na ławie oskarżonych, wrogów i zdrajców Polskiej Ludowej, na karę śmierci. Jeśli mi jak owoc dojrzał do wieczności i Bóg mnie do niej z więzienia powoła, wiem, że to będzie dowód Twej miłości, gdy śmierć męczeńska dotknie mego czoła. Wtedy mnie zastęp aniołów otoczy, z serca ustąpi wszelka zbrodni trwoga. Królowa Polski zamknie me oczy, mą wolną duszę zawiedzie do Boga. Zgodnie z zamierzeniem sowieckich katów nasza opowieść powinna zakończyć się wiele lat temu, a pamięć o naszych bohaterach powinna zniknąć na wieki. Przez wiele długich lat ten okrutny plan wydawał się być możliwym do zrealizowania. Jednak nadszedł dzień, gdy zmarli zaczęli powstawać z bezimiennych mogił. W jaki sposób my, na co dzień, możemy okazywać im swoją wdzięczność? Paląc znicze na ich mogiłach, składając na ich grobach wiązanki, modląc się, aby ich dusze odnalazły wieczny odpoczynek? Możemy, lecz przede wszystkim musimy pamiętać, bo człowiek żyje tak długo, dopóki żyje pamięć o nim. Thank you.
sen cudny przyśnić jak ten. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Żeby widzieć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza, po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dyrektor w oddali gdzieś grał.